Elo, z tej strony Simiwak i witam was już w 5. odcinku Prototypów Jotopa. W dzisiejszym odcinku chciałem z wami porozmawiać o top lane'ie, mianowicie o pierwszych wave'ach, bo to często one decydują o pierwszych minutach gry, często też o całym laning phase'ie. Te pierwsze wave'y można wykorzystywać na wiele sposobów, ja bym chciał wam przybliżyć parę z nich. Najprościej jest zrobić tak naprawdę slow push, czyli zestakować pierwsze 3 albo 4 wave'y w zależności od tego, czy enemy top o nie walczy. I po prostu pokażę wam, jak je wykorzystać, co można z nimi zrobić. Można zrobić przede wszystkim dive'a z junglerem, bo to raczej jest najważniejsze, ale też wam pokażę inne sposoby. Po tym wstępie na customie przejdziemy do woda, na którym wam pokażę, jak profesjonalni gracze to wykorzystują. A później będzie mój gameplay, więc to też będziecie mogli obejrzeć. I tak naprawdę, jak chcecie robić slow push, no to chcecie... najważniejsze jest zdobycie kontroli nad pierwszymi 3 creepami, melasami. Bo jeżeli zdobędziecie je szybciej od waszego, od przeciwnego top lanera, no to raczej już macie kontrolę nad resztą. Tak naprawdę chcecie być tak mniej więcej 2 hity w miniony nad przeciwnym top lanerem, żeby mieć tę kontrolę i żeby wave się puszował do enemy topa. Tak naprawdę skupiacie się tylko na tym, żeby last hitować. Jeżeli macie jakiegoś, jeżeli gracie właśnie jakimś ranktonem i gracie w Aatroxa, no to ustawiacie tak mniej więcej przy linii waszych stworów mele, żeby po prostu robić presję waszym movementem. Nie wychodźcie też zbyt głęboko, bo jeżeli uderzycie waszego przeciwnika, no to enemy miniony się na was sfokusują. Po prostu stójcie mniej więcej gdzieś tak i starajcie się tylko dobijać stwory. No i tak jak widzicie, te miniony się stakują. Jak już jest po drugim wave i przychodzi kanon, no to starajcie się to dopuszczać jak najszybciej. Ten wave raczej nie będzie wyglądał tak jak teraz, no po prostu enemy top będzie o niego walczył i będzie mniejszy, więc możliwe, że nawet ten zeslopuszowany wave będzie dochodził dopiero na 4. wave'ie. Ale właśnie pokażę wam, co można z nim zrobić. Tutaj przykładowo może iść dive, tak? Tutaj wy macie 3 level, zazwyczaj enemy top ma 2, więc po prostu dive'ujecie go z waszym junglerem, bo on na przykład zaczyna od bota, robi 3 kampy i już tu jest. Często też możecie po prostu zejść po 3 wave, ten już jest 4, ale schodzicie po 3 wave i możecie po prostu zwardować. Najbardziej optymalny ward jest tutaj, na golemach. Taki, często też możecie wardować tutaj. A gdy gracie od restside'u, to po prostu jak zeslopuszujecie tutaj wave'a, to najlepszy ward jest tutaj, bo daje wam wizję i na grompa, i na blue. Też musicie uważać i mniej więcej wiedzieć, gdzie jest enemy jungler, bo jak go spotkacie, no to może być kłopot. Ale jak będziecie wiedzieli, skąd zaczyna enemy top, to będziecie mniej więcej wiedzieli. I co jest ważne, to jeżeli chcecie mieć kontrolę nad pierwszymi 3 wave'ami, to zazwyczaj nie chcecie liszować waszemu junglerowi, ponieważ często są takie matchupy close typu Renekton w Aatroxa czy GP w jakąś Irelia. No po prostu jeżeli chcecie wygrać laning phase, to musicie mieć kontrolę nad pierwszymi wave'ami, bo to one decydują o tym, jak się potoczy laning phase. Witam ponownie, jesteśmy już na wodzie. Ten wod jest tak mniej więcej, wydaje mi się, 900 punktów challengers na łeście. Skupimy się tutaj na Odom, na graczu Szalkę, gron matchup Renekton na Aatroxa. Jest to matchup dość taki skillowy, ale tak 55-45 dla Renektona, ma on większą kontrolę nad linią, ale da się go wysnowbolować w obie strony, więc warto się skupić na tym, jak się zagra laning phase. I tak jak już mówiłem, pierwszy wave jest najważniejszy, bo jeżeli Renekton zdobędzie przewagę nad pierwszym wave'em, to może go albo zeslopuszować i ewentualnie zdajwować z Lesinem, jeżeli by pofował do topa, albo zejść wardować, albo też zrobić 3 recall. Czyli na przykład jeżeli uda wam się perfekcyjnie zeslopuszować 3 wave'y, jest tutaj kanon, no to zanim dojdzie ten wave, to recallujecie. I zanim on weźmie tego wave'a, to po prostu zdążycie przyjść już z bazy. Wave już będzie mniej więcej tutaj, ale w tym przypadku się tak nie zdarzy i pokażę wam, co dokładnie robi Renekton i jak to wykorzystuje. Tutaj ustawienie dość standardowe, tak jak mówiłem, Renekton raczej nie chce liszować. Lissin też jest postacią, która nie potrzebuje lisza, więc no może zacząć solo. Aatrox raczej musi liszować chwilę stickowe, więc to jest dość duży minus, ale po prostu jeżeli trzeba, no to musi to zrobić, tak? Nie wpłynie to pozytywnie na jego laning phase, ale co robi Renekton? Renekton to jest taki trik, że tankujesz tak jakby creepy, wychodzisz przed nie i tankujesz się tak przez mniej więcej sekundę i wchodzisz do krzaka. I co się z nimi dzieje? Teraz te creepy
skupiają się na jednym targecie, więc jeżeli Aatrox liszuje, to po prostu jest szansa, że albo nie zdąży na expa, albo bardziej prawdopodobne po prostu nie zdąży na tego creepa, on zginie zanim on już tu przybiegnie, no i nie zdąży go wziąć. I tak jak już mówiłem, Renekton zaczyna hitować creepy po prostu po to, żeby mieć kontrolę nad tym wave'em, żeby puszować do enemy top lanera. Tutaj ten creep zginął. I tutaj już podchodzi do niego, w sensie chce kontrolować te pierwsze dwa creepy. Aatrox raczej weźmie tego, ale z tym no będzie musiał raczej chillować, bo Renekton już do niego podejdzie. No i po prostu Renekton bierze te dwa creepy i podchodzi, tak? Może nie gra jakoś agresywnie, nie bije go, ale po prostu robi presję swoim movementem, podchodzi tak blisko jak to się da. Tutaj go obił z kół, no i hituje te creepy. Tutaj jest przewaga w creepach 3 do 2, czyli pushuje się od enemy do planera. No i raczej w jego planie będzie dopuszowanie tego na trzecim wave, czyli na Kaan wave, albo jeżeli się nie uda, to po prostu na czwartym i wtedy wave się zresetuje. Jeżeli dopuszczę tego wave'a i wtedy wave będzie w połowie, więc w tym matchupie jest to bardzo dobre dla Renektona, bo po prostu będzie mógł wchodzić. Renekton kontroluje wave'a, Aatrox nie może zbytnio podejść, bo tak jak mówiłem, Renektonem w takim matchupie chcesz się mniej więcej trzymać przy tych twoich melee creepach. Tutaj jeżeli nie masz tych melee creepów, to po prostu stoisz przy range'ach, ale podchodzisz pod creepy, które chcesz last hitować, wchodzisz w jakieś krótkie trailisku. No i zawsze starasz się skupić tylko na tym, żeby dobijać miniony. Chyba że enemy top laner kontestuje wave'a, też walczy o to, żeby go spuszczać, więc nie tylko lasfitujesz miniony, ale też bijesz je częściej. W tym przypadku się tak nie dzieje, po prostu Renekton od samego początku ma kontrolę nad wave'em. Renekton tutaj w ogóle nie hituje minionów, po prostu je lasfituje, bo jeżeli spuszczałby to szybciej, to ten wave bardzo szybko by się rozbił, nie byłoby to dla niego zbyt optymalne ułożenie linii, więc po prostu slow pushuje to. Nie jest to perfekcyjny slow push, bo najlepiej jakby jak ten wave dochodzi, to najlepiej jakby te miniony były jeszcze gdzieś tutaj, a tutaj po prostu zginął jakieś melee miniony i ten wave nie jest w najbardziej optymalnym miejscu, ale nadal jest spoko. Renekton chce go po prostu pushować i skupić się na tym, żeby go jak najszybciej wziąć. Jest szansa, że mu się nie uda, więc stanie się to na czwartym wave'ie, ale nadal skupia się na tym, żeby mieć tę kontrolę nad minionami. Jak widzicie, cały czas zonuje Aatroxa i Aatrox może last hitować tylko z Q. Jeżeli podszedłby, no to po prostu dostałby full combo i dlatego też trzyma się blisko tych minionów melee. Przychodzi czwarty wave i to jest moment, kiedy Renekton będzie chciał go hard pushować, żeby się zresetował. Tutaj wszedł krótkiego trade'a, który był bardzo dobry, więc jeżeli Lessing by na przykład pofował do topa albo jakiś inny jungler, to tutaj mógłby iść nawet dive, więc to by było spoko. I zobaczcie jak teraz Renekton wykorzysta to, że dopuszczał tego wave'a. To mogło się stać na trzecim, ale stało się teraz na czwartym wave'ie. Dopuszczał tego wave'a, ma tak mniej więcej 15 sekund, kiedy może coś zrobić. I po prostu schodzi tutaj, pokręci się tutaj, sprawdzi czy nie ma tu jakiegoś enemy junglera. Mógł zwardować tutaj, tak jak mówiłem. Zwardował sobie po prostu tutaj granat Fiddlesticka, więc od rzeki nie będzie mógł mu przyjść. Też Fiddlestick nie jest jakimś opresyjnym junglerem, który po prostu może zrobić jakoś bardzo dużo przed 6 levelem. Nie ma zbyt dobrych ganków, więc taki ward jest spoko, daje mu wizję i z tego krzaka i z tego. Teraz Renekton skupia się na tym, żeby utrzymywać wave'a w odpowiednim miejscu, żeby po prostu mógł dashować. Następny wave jest Kaan, więc w tym przypadku, jak macie takie wave'y, to najlepiej jest po prostu hard pushować. Jeżeli następny jest Kaan, po prostu zresetuje się i następny wave będzie w połowie. Tutaj kolejny trade. Lessing pafuje do topa, więc Renekton cały czas walczy o tego wave'a. Skupia się na tym, żeby go pushować. Lessing jest w pobliżu Aatrox wardowo, ale no jak widzicie, Renekton cały czas się skupia, powinien użyć pota i grać pod dive'a. Aatrox tutaj powinien walczyć o to prio i skupić się na tym, żeby nie dać dopuszczać tego wave'a, ale po prostu nie może. Tutaj Renekton wchodzi w trade'a, który jest tak naprawdę niefortunny i ginie, ale no to tak naprawdę to nic nie zmienia. To jest spoko, no, ale sytuacja dla Renektona, mimo że zginął. Mimo że to jest jeden za jeden, to widzicie, że te creepy giną. Kolejne wave'y będą się już pushowały w jego stronę. Będzie miał TP advantage, no bo
Aatrox musi tepnąć, żeby zgarnąć expa. Renekton nie musi, bo tak naprawdę nic nie traci. Tutaj wieża bije creepy, będą się puszowały w jego stronę, no i wejdzie na tym na plus. Jak widzicie, no to Renekton już na tych pierwszych, w tym przypadku 6 wave'ach zrobił dużą przewagę, jest 4.50. Ma lepsze itemy, będzie mógł kontrolować wave'a w tym obszarze mniej więcej i będzie szukał jakichś all-inów. Też jeżeli będzie jakiś zły trade, to po prostu się przeteleportuje, bo ma TP advantage albo poszuka TPK na bota, więc już od samego początku ma dużą przewagę. Głównie przez to, że miał lepszą kontrolę nad pierwszymi trzema creepami, przez co mógł kontrolować kolejne wave'y. I też przez to, że Aatrox liszował, więc po prostu to było coś, co dało przewagę Renektonowi. Elo, witam was już w samej grze. Gram matchup Gangplank na seta. Matchup lepszy dla Gangplanka raczej, ale trzeba uważać, jeżeli Shen wbije pierwszy level 2. Czyli no tak jak już mówiłem, warto się skupić na tym pierwszym wave'ie. Jeżeli ja jako pierwszy wbiję level 2, to będę mógł zrobić dużą presję na moich beczkach, przez co będę mógł zrobić dużą przewagę. W tym matchupie ważne jest tradowanie się wokół pasywki Gangplanka, bo tak naprawdę ona daje największą przewagę. Jeżeli uda mi się zdobyć przewagę na samym początku, to będę mógł ją powiększyć i być może uda się nawet setupować jakiegoś ganka od seta, bo raczej będzie zaczynał od dołu i będzie pofał do topa, ale zobaczymy jak wyjdzie. W tym matchupie też Gangplank outskaluje, po jednym itemie jest bardzo mocny, po dwóch stąpuje sidelane, jeżeli Shen nie jest jakoś bardzo do przodu. Obaj mamy globalne erki, więc mamy różne zastosowania tak naprawdę tymi championami, ale to raczej ja powinienem wygrywać linię. I tak jak już mówiłem, najważniejsze jest dla mnie, żeby być jako pierwszym na linii i być pierwszy level 2. Więc na tym się skupię. Shen liszuje, więc po prostu stankuję miniony i wejdę do krzaka. Dzięki temu skupiał się mniej więcej na jednym creepie i być może Shen nie zdąży na niego. Nie zrobiłem tego perfekcyjnie, więc raczej zdąży na expa, ale creepa po prostu nie weźmie. Zaczynam bić creep po to, żeby mieć już stacka graspa, więc mogę go zacząć obijać z Q. I gdy mi się odnowi pasywka, to będę szukał jakiegoś wejścia. Ten trade akurat był słaby. Zrespektował moją pasywkę i nie podszedł, ale kontestuję level 2 i raczej powinienem mieć go jako pierwszy. Stawiam beczkę. Bo się nie udało niestety, ale mimo to mam dużą presję. I widzicie, wbiłem jako pierwszy level 2. Gdybym nie zmisował beczki, to możliwe, żebym go nawet zabił. Ale właśnie przez to, że wbiłem jako pierwszy level 2, to dominuję linię. Mam jeszcze jedną potkę do użycia, on już jest strasznie obity. Być może uda się jakiegoś dive'a nawet setem. Zopuszuję tego wave'a. Ale zobaczymy, czy jeszcze zdążę poczekać na następnego, żeby się zestakało jeszcze bardziej. Będzie to raczej bardzo close. Cały czas obijam przeciwnika, nie daję mu podejść. Stawiam beczki, również go obijam. Ten Dave będzie dość close, bo może zablokować nasze autoataki. Ale jeżeli zagramy to dobrze, to myślę, że powinniśmy go zabić. Ja stankuję, jeszcze jednego hitka. Set powinien być dead. Albo nie powinien. War widzę. Traci dużo creepów. Teraz wave się będzie puszało w moją stronę, czyli nie muszę teleportować. On będzie musiał użyć TPK po to, żeby zgarnąć expa. Co mi daje tak naprawdę dużą przewagę. Tak jak na wodzie, które oglądaliśmy, nawet jeżeli teraz wejdę w jakiegoś słabego trade'a, to po prostu mogę tepnąć na linię. Albo jeżeli coś się będzie działo na wodzie, to też tam mogę pomóc. Raczej jak gracie GP-kiem, to skupiać się na linii i raczej nie chcecie typować na botach, chyba że enemy bot bardzo przesadzi. Gram duo z moim junglerem, gramy aktualnie na jakimś poziomie D1, D2. Dive się niestety nie udał. W sensie udał się, dla mnie jest spokój, on zginął. Ale jest git. No i co? No teraz będę chciał trzymać wave'a mniej więcej w tym miejscu.
być może nie uda mi się pomniejszyć tego wave'a, więc po prostu dam się spuszować i dopiero gdy wave się będzie odbijał w stronę przeciwnika, to dopiero będę szukał jakiejś akcji. Ale jednak oddał mi tak jakby presję na linii, więc mogę pomniejszyć tego wave'a, więc z tym nie powinno być problemu. Mogę już zacząć grać agro. Mam większy level tak naprawdę, ale to nie powinno zrobić jakiejś dużej różnicy. Mam double buffa. I cały czas gram wokół połkusku i robienia presji z beczek. Tak naprawdę nie muszę niszczyć tej beczki. Wystarczy, że ona tutaj stoi i enemy top nie może podejść przez 25 sekund, jak stoi ta beczka. Po prostu stoję przy niej i farmię. On powoli traci farmy, już mam 10 przewagi, tak naprawdę 11, więc to jest git. A ta przewaga będzie się powiększała przez to, że udało nam się go zlajwować i teraz właśnie robię presję z beczek. Pamiętajcie, że jak gracie na topie takim gangplankiem albo czymś globalnym ultem, to warto patrzeć na całą mapę, na bota, po to, żeby albo szukać erki, jeżeli właśnie gracie postacią z globalnym ultem, albo TP-ka, jeżeli go macie. Jak najczęściej obijam przeciwnika z Q. Poszukam jakiegoś TP-ka na bota za chwilę. To będzie chyba git, okej. Enemy bot się cofnął, Amerka up. Tak idę zwardować enemy golemy, więc to już będzie kolejna przewaga. Dam po prostu wiedzę mojemu teamowi, gdzie jest enemy jungler. I mam nadzieję, że moja drużyna to wykorzysta. Wrócę po prostu na wave'a i będę nadal robił presję i powoli powiększą przewagę. Z tym, że teraz będę musiał uważać na Hakarima, bo będzie mu wstawał red buff, więc będzie w pobliżu topa. Obijam go cały czas z Q. Gram wokół mojej pasywki. Zawsze, gdy mam moją pasywkę, to on musi odchodzić. Ale nawet gdy jej nie ma, no to też musi po prostu uważać na moje obijanie z Q. Nie szukam nawet rozbicia tej beczki, bo on i tak nie może podejść, a jest też jakaś szansa, że nie trafię, więc nie chcę ryzykować. Chyba, że podejdzie tak blisko jak teraz, to mogę go po prostu zabić. Trochę nie było to najlepsze. Powinienem go zabić tutaj stąd 100 razy. Ale wiecie, widzowie, stresuję się przy was, prawda? Więc tutaj powinien, bo on powinien być tutaj 100% nieżywy. A to tak naprawdę i tak jest dla mnie git. Nie muszę tutaj typować, ale po prostu tepnę, bo mam przewagę. I on straci przynajmniej jednego wave'a, być może drugiego. No i na pewno ja zgarnę jakieś plejty, chyba że Hakarim zdecyduje się to obronić. Myślę, że nie jest to raczej pewne, że będzie to robił, więc po prostu podejdę. Nawet gdyby to był, to nic nie zrobię. Jeszcze spinguję mojej drużynie, że Shen ma erkę. Warto to robić na wszelki wypadek, gdyby wasza drużyna o tym zapominała, jeżeli enemy top ma jakieś globalne erki. Też, jeżeli miałby TP-ka, to też warto pingować i nawet pisać na czacie, że enemy top ma TP-ka, bo to też czasami jest bardzo ważne. Obiłem tak naprawdę bardzo mocno tower, zgarnąłem 2,5 plate'a, prawie 3. Mam tu dodatkowe złoto, on ma już tabi, więc on może szukać jakichś trade'ów, ale teraz będę chciał ustawić wave'a w połowie linii i grać znowu presją moich beczek. Znowu wychodzę pominiony. I teraz wave, jeżeli nikt by nie hitował tego wave'a, to on by się puszał w moją stronę. Możliwe, że on bajtuje na Hakarima, ale tego nie robi. Wchodzę w krótkie trady, nie chcę obijać tych minionów właśnie po to, żeby on nie mógł podejść do wave'a, co jest bardzo ważne. Wychodzę przed creepy i staram się go obijać z kół, jeżeli mogę. Wkładę tutaj drugą beczkę i wchodzę w trady z moją pasywką. Jak widzicie, mam już taką przewagę, że nawet nie muszę trafiać beczek. Wystarczy, że po prostu obijam go z mojego Q. Skancelowałem autoatak. No i podjump. No jak widzicie, od pierwszego wave'a się już zaczęło, kiedy wygrałem trade'a i mogłem zdominować linię. Później udało się setupować dive'a, co tak naprawdę dało mi dużą przewagę. Później popełniłem błąd, tak naprawdę Shen powinien być jeszcze bardziej do tyłu, ale nie udało mi się go zabić, błędy też się zdarzają. Ale udało się powiększyć przewagę tak naprawdę. Teraz będę miał przewagę do końca gry, więc powinna być wygrana. Więc myślę, że pokazałem wam, że ten pierwszy wave jest dość ważny, szczególnie w takich matchupach jak te, bo dało mi to tak naprawdę dużą przewagę i zadecydowało o całym laning phase'ie.
Jungler pode mnie zagrał, więc powiększyłem przewagę, no i teraz jestem w dobrym dobrej sytuacji do wygrania gry. Mam tak naprawdę całe Trinity, prawie całe Trinity w 10 minucie, co jest tak naprawdę huge. I jeszcze bierzemy Heralda. Chcę grę skończyć z perfect KDA, żeby widzowie myśleli, że jestem dobry, wiesz. Przechodząc już do podsumowania, jak sami widzicie, pierwsze wave są dość ważne, bo często dają przewagę po prostu albo tym, że możesz zrobić wizję twojemu teamowi i dzięki temu masz wizję na przeciwnym junglerze, co też daje bardzo dużo. Albo możesz setupować dive'a i dzięki temu zdobywasz dużą przewagę zarówno w goldzie, jak i expie. Albo po prostu możesz ustawić jakiegoś wave'a pod ciebie, jeżeli się puszczą do ciebie, to też robi presję na enemy top lanerze, bo zawsze musisz się bać, gdzie jest twój jungler. Jak widzieliście, gameplay no nie był zbyt doskonały, misowałem dużo beczek, tak? Muszę to poprawić, mówienie i granie jednocześnie nie jest moją dobrą stroną. Ostatecznie grę skończyłem 4-0-6, więc trochę pokczem. Udało się zdajwować Shena, tak naprawdę wyszło 1-1, ale to i tak mi dało dużą przewagę. Później już poszedł totalny snowball, wygrywałem każdego trade'a. Nawet jeżeli misowałem beczki, to je wygrywałem, więc ta przewaga już od samego początku dużo mi dała. No i co, dziękuję za oglądanie. Ten temat jeszcze bardziej rozwinę w następnych odcinkach. Będzie coś więcej o frizowaniu i o innych rzeczach związanych z ustawianiem linii, typu jakieś bounceback'i czy coś. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam was do oglądania innych serii z tego kanału. Zachęcam was do zostawienia suba, łapki w górę albo w dół jak chcecie, dzwoneczka. Zostawiajcie feedback w komentarzu, jeżeli coś wam się podoba to piszcie, jeżeli coś wam się nie podoba to też piszcie. Dzięki za oglądanie, miłego dnia albo wieczoru, pa pa.